Rynek wideo rośnie w siłę w zwrotnym tempie. Prognozy podają, że w przyszłym roku 70% materiałów publikowanych na stronach www. to będą właśnie materiały audiowizualne. NewsRM TV, agencja informacyjna, postanowiła przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Przygotowaliśmy raport pod tytułem Polacy i wideo w sieci. Już na pierwszy rzut oka widać, że płeć rzeczywiście ma znaczenie przy wyborze materiałów wideo. 1/3 badanych mężczyzn wybiera materiały newsowe, natomiast kobiety zaledwie co piąta z badanych kobiet wybiera tę formę materiałów. Chętniej wybiera materiały poradnikowe, bo to 1/3 badanych kobiet na to wskazuje. Jeśli chodzi o wiek, to też jest jakby istotny czynnik przy wyborze materiału wideo. Osoby młode do 24 roku życia, czyli młodzież i studenci, chętniej wybiorą tutoriale czy wideoblogi, bo to łącznie ponad połowa badanych w tej grupie wiekowej. Natomiast osoby w średnim wieku, czyli powyżej 34 roku życia i osoby starsze 50+, wybierają materiały eksperckie, materiały newsowe, to w tej grupie wiekowej ponad 60% badanych. Ogólnie rzecz biorąc, na pierwszym miejscu wśród wszystkich badanych, bez podziału na wiek czy płeć, znalazły się materiały newsowe, na drugim materiały eksperckie. Jest to łącznie ponad połowa badanych wskazuje na tego typu materiały. Na trzecim miejscu klasują się materiały szkoleniowe. To blisko 20% badanych wskazuje, że te materiały ich najbardziej interesują. Co sprawia, że widz wybierze dane wideo i obejrzy do końca? Na pewno czas. Krótkie materiały wideo od 2 do 5 minut są najchętniej oglądane przez naszych badanych. Blisko 2/3 badanych wskazuje, że ta długość materiału jest dla nich atrakcyjna. Na pewno zgodność tytułu z treścią wideo. Ponad połowa badanych wybiera, że to ma dla nich kluczowe znaczenie. Istotnym też jest brak reklam, które są denerwujące dla użytkownika internetu i dla widza wideo. I warto też dodać, że wideo powinno wywoływać jakieś emocje silne, od śmiechu przez płacz, nawet złość, na co też badania wskazują blisko 30%, że tego typu wideo są przez nich najchętniej oglądane. Warto odnotować, że wcale nie polecenia czy liczba odsłon danego wideo ma wpływ, bo zaledwie 9% badanych kieruje się liczbą odsłon przy wyborze materiału.